Ursza Rutkowska, witam Państwa w weekendowym wydaniu horoskopu. Jeśli jesteście ciekawi, jak ułożą się najbliższe 3 dni, to serdecznie Państwa zapraszam. Skorpionie, w weekend uporasz się z nawałem czekających Cię obowiązków. Współdziałanie z rodziną również przyniesie pozytywne efekty. Staraj się tylko nie robić niczego pod wpływem emocji. Doceń starania bliskich, którzy będą dla Ciebie teraz silnym wsparciem. Podróże mogą być przyczyną zdenerwowania, ale mały wypad na kolację dobrze by Ci zrobił. Strzelcu, napięcia towarzyszyć Ci mogą już od piątku. Jakieś przykre okoliczności źle wpłyną na Twoje samopoczucie. Krótki wypad za miasto poprawiłby Ci jednak humor. Opanuj się i nie działaj pod wpływem emocji. Łatwo będzie też w weekend o sprzeczki. Podróże, które planujesz, mogą być nieco męczące. Musisz mieć więcej cierpliwości dla swoich bliskich. Koziorożcu, weekend obfitował będzie w wahania nastrojów. Nieporozumienia z partnerem zdenerwują Cię i napełnią wątpliwościami. Zaczniesz odczuwać dużą potrzebę niezależności. Unikaj więc otwartych konfliktów. Zrób coś, co Cię uspokoi. Uważaj, bo jest duże niebezpieczeństwo wypadków. Wodniku, Twoja równowaga psychofizyczna może zostać trochę zachwiana. Nadmierne ryzyko nie jest więc wskazane. Nie reaguj jednak zbyt emocjonalnie, ale skoncentruj się na swoich zadaniach. Szykują się życiowe niespodzianki. Oderwij się od codzienności i rutyny. Potrzebny jest Ci ewidentnie relaks psychiczny. Ryby, odczujecie teraz spadek formy fizycznej i intelektualnej. Z tego też powodu wszelkie działania mogą być dla Was zbyt wyczerpujące. Pomimo to rodzina będzie oczekiwać Waszego wsparcia. Zainteresujcie się sprawami więc swoich bliskich. Popracujcie nad doskonalaniem swojej osobowości. Uważajcie na kogoś bliskiego otoczenia, bo chce Wam zaszkodzić. Baranie, weekend sprzyja podróżom i rodzinnym spotkaniom. Większość z nich przebiegnie pomyślnie. Nie ulegaj tylko zbytniemu entuzjazmowi. Ludzie, z którymi się zetkniesz, mogą Cię trochę denerwować. Postępuj odpowiednio do sytuacji. Pewne sprawy zawodowe sprowokują Cię do większej aktywności. Możliwe są dolegliwości reumatyczne. Byku, a Ciebie Księżyc obdarzy dużą dawką energii. Musisz się tylko postarać, aby ją dobrze spożytkować. Sprawy związane z odległymi miejscami są w ten weekend szczególnie istotne. Wprowadź więcej porządku w życie uczuciowe. Możliwe są momenty irytacji i gniewu. Bądź ostrożny i bardziej powściągliwy. Bliźnięta, weekend, a zwłaszcza niedziela, zapowiada się niezbyt pomyślnie. Atmosfera będzie mocno napięta. To wskazuje, że powinnyście przygotować się na nieporozumienia z domownikami, tym bardziej, że większość osób, z którymi będziecie miały kontakt, mogą mieć po prostu zły dzień. Nie szukajcie nowych miłosnych wrażeń i unikajcie krępujących sytuacji. Uodpornijcie się bardziej na stres. Raku, a Ciebie czeka aktywny weekend. Postaraj się go w całości przeznaczyć na kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Pojawiające się problemy związane będą z podróżą. Nie powinieneś dać się ponosić teraz emocjom. Zapomnij na chwilę o własnych kłopotach i realizuj swoje marzenia, bo mogą się teraz spełnić. Sprawdź pojazd, zanim wyjedziesz w trasę. Unikaj niepotrzebnego ryzyka.
Lwie, a Twój weekend będzie pełen napięć i nerwów, zwłaszcza jeśli zamierzasz go spędzać poza domem. Korzystne położenie Marsa względem Urana naładuje Cię energią, z którą będzie Ci trudno sobie poradzić. Nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji, bo możesz tego później żałować. Wykaż się rozsądkiem i ostrożnością w delikatnych sprawach. Twoje reakcje mogą być teraz zbyt emocjonalne. Panno, w weekend atmosfera może być mocno napięta. Będziesz wyjątkowo wrażliwa i podatna na sprzeczki. Trudno Ci będzie zapanować nad emocjami. Jedyne, co Cię może ucieszyć i uspokoić, to kontakt z przyrodą. Unikaj więc ludzi, których nie tolerujesz i którzy działają Ci na nerwy. Nie szukaj kłopotów, lepiej zachowaj bierność. Dużo odpoczywaj i zdrowo się odżywiaj. Wago, w weekend czeka Cię wiele niespodzianek. Niektóre z nich będą całkiem przyjemne. Musisz tylko zamknąć pewne sprawy i nie oglądać się za siebie. Na horyzoncie może pojawić się ktoś ciekawy, a w życiu zawodowym mogą nastąpić zmiany na plus. Oszczędzaj energię i wierz we własne możliwości oraz szczęście, które Ci teraz sprzyja. I tak oto doszliśmy do końca programu. Życzę pozytywnego nastawienia. Pamiętajcie, że horoskop dnia można oglądać również na YouTube, na naszej stronie TV Regionalna. Pozdrawiam i do zobaczenia w poniedziałek.